Trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych prosił Kościuszkę, by zostali razem pochowani, lub przynajmniej by Polak jeszcze za życia na stałe zamieszkał obok niego. Dwaj wielcy przyjaciele, których przyjaźni nic nie było w stanie rozerwać. Byli w podobnym wieku, wierzyli w te same ideały, i obydwaj moczyli nogi w zimnej wodzie nad ranem, by się obudzić. Poznają się w czwartym roku pobytu Tadeusza Kościuszki w Ameryce Północnej, gdy autor Deklaracji Niepodległości jest gubernatorem Wirginii. Podczas drugiego pobytu w Stanach Zjednoczonych Kościuszko maluje portret swojego przyjaciela. Wieniec oznacza wybór Jeffersona na urząd wiceprezydenta. Niektórzy historycy twierdzą, że malarza i jego modela łączyło coś więcej niż tylko przyjaźń. Jefferson miał bowiem Kościuszce powierzyć tajną misję do wykonania we Francji. Kościuszko odpływa do Europy. Nigdy już nie wróci do Ameryki, mimo że będzie na niego czekało 500 akrów ziemi i kilka tysięcy dolarów powierzonych Jeffersonowi w zarządzanie. Cztery lata później najbliższy przyjaciel polskiego generała zostaje prezydentem. Podczas inauguracji mówi, że czas, by wolność zamienić w siłę. W tym momencie powstaje portret Jeffersona, który dzisiaj można oglądać w Białym Domu. Jefferson ma na sobie futro, dar od kościuszki, który ten z kolei otrzymał od cara Pawła. Polak w listach doradza prezydentowi Stanów Zjednoczonych, między innymi przy konflikcie z hiszpańską wówczas Florydą. Na miłość boską nie wahaj się, działaj z energią i stanowczością, jak przystało wielkiemu mężowi, którym być powinieneś.